Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Narobyk operuje na rynku warszawskim i trójmiejskim. Jak można porównać te rynki? Czy istnieją między nimi różnice? Czym się charakteryzują? Ja myślę, że w tym momencie rynek deweloperski w całym kraju jest dość podobny do siebie. Gdybym miała natomiast podawać, jakie są różnice, to ja myślę, że klienci warszawscy szybciej decydują się na kupno. Klient w Gdańsku potrzebuje trochę więcej czasu na to, żeby podjąć decyzję. Natomiast dzięki temu, że nasza oferta jest dosyć szeroka, czyli to jest oferta, która obejmuje zarówno mieszkania małe, duże, w programie RNS, apartamenty, a także domy, my jesteśmy w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na potrzeby każdego klienta. Czyli nie ma określonej grupy docelowej, do której Państwo adresujecie, tylko staracie się być różnorodni, tak? Nie do końca. Mianowicie każde osiedle, które budujemy, dedukujemy innej grupie odbiorcy. Natomiast poprzez to, że mamy szeroką ofertę, jesteśmy w stanie tak naprawdę dla każdego klienta znaleźć u siebie ofertę, która będzie mu odpowiadała zarówno w zakresie jego potrzeb, preferencji dotyczących tego, czego szuka, czyli i standardu wykończenia, i wielkości swojej nieruchomości, której szuka, jak również określonej półki cenowej. Na przykład w Gdańsku mamy 3 osiedla. Lawendowe Wzgórza na Jesieniu, Słoneczne Morena i Albatros Towers. Myślę, że to jest inwestycja, która z jednej strony jest inwestycją dedykowaną dla młodych, ale z drugiej strony to jest inwestycja, którą widzimy, że bardzo często kupują inwestorzy. Ponieważ rynek w tej chwili jest nie najłatwiejszy, czy Państwa linia programowa będzie kontynuacją obecnej działalności, czy też będziecie się w jakiś sposób ukierunkowywać? My już dostosowaliśmy się do rynku, myślę, zarówno na poziomie naszych projektów, czyli tego, co sprzedajemy w tym momencie, bo staramy się, żeby nasza oferta w tym momencie to była oferta, która głównie trafia do klienta, który szuka mieszkania w programie RNS, czyli żeby klient mógł znaleźć u nas małe dwupokojowe mieszkania, trzypokojowe mieszkania do 75 metrów i to zarówno budujemy tak i w Warszawie, i w Gdańsku. Więc myślę, że takie to dostosowanie do potrzeb rynku ze strony Robyga już nastąpiło. Natomiast oczywiście my chcemy tą linię kontynuować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wiadomo, co będzie na koniec roku, czyli czy RNS będzie utrzymany, czy nie. Prawdopodobnie nie. Natomiast nie zmienia to tego, że charakterystyka naszych mieszkań w tym momencie to są przede wszystkim małe mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe mieszkania wygodne dla rodziny z dzieckiem. I to jest, myślę, ten profil, który będziemy kontynuować.